Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Ja jestem Royson, a przed Wami top 13 za 2017 od Roya V13. T-Bass, montuj nas w odpowiedni klimat. Obecne na liście zostały wyłonione na drodze srogiej selekcji. Dlatego już sama ich obecność, niezależnie od miejsca, niech będzie dla Was gwarantem wysokiej jakości, godnej polecenia. Wiele gier nie grałem, nie wszystkie to moja bajka bądź preferowany gatunek. Lista, którą zaraz poznacie, to kwestia ultra subiektywna i proszę, miejcie to na uwadze. Z każdej zaprezentowanej gry nagrałem odpowiedni materiał na kanale. Jeśli materiał Wam się spodoba, mile widziana łapka w górę. Zapraszam, jedziemy! Odnoszę wrażenie, że w jakiś sposób ta gra wyznacza okres mojej obecności w sieci lub po prostu mnie śledzi. Mimo że pod względem poprzednich odsłon dostaliśmy więcej tego samego, dzięki rozbudowanemu wachlarzysku sposobów na unikanie, jak i eliminację przeciwników, otrzymaliśmy ogromną swobodę w rozgrywce i podejściu do celów misji. Całość została urozmaicona interaktywnym otoczeniem, dając nam piękne pole do popisu dla testowania podstępnych taktyk czy wdrażania wymyślnych strategii. A wszystko to w świetnie zaprojektowanych, klimatycznych i zróżnicowanych lokacjach. No i to doskonałe slow-mo podczas sadzenia głów. Euforyczna ekstaza uwalniająca mrocznych pasażerów. Boom, headshot, ja faka, saka, nazi, madafaka. To była wersja z tłumikiem. Ja faka! Przesolidny sequel, jeszcze lepsza alternatywa dla StarCrafta. W czasach zapomnienia dla RTS-ów na budowanie baz, Halo Wars 2 nie tylko przychodzi z pomocą, co wręcz wskrzesza gatunek, przypominając magię tego typu gier z lat 90. Halo budowany przy wykorzystaniu ładnej muzyki i przyzwoitej grafiki. Gra posiadająca prosty, a jednocześnie genialny przepis na eliksir grywalności. Czyli przyjemne, a jednocześnie proste zarządzanie bazą w objęciach dynamicznych i satysfakcjonujących starć. No i ten genialny trailer z piosenką I Know You w wykonaniu White Buffalo. I know the weakness, I know the pain. Ciary! Liczyłem na grę roku. To był mój faworyt. No ale coś nie pykło. Mimo braku epickości, rozmachu i klimatu trylogii, co w końcu zrozumiałem, bo to start nowej przygody, a nie kontynuacja poprzednich odsłon. Mimo skopanych animacji, bezpłciowych towarzyszy, drętwych tekstów i zapożyczeń najgorszych cech gier MMO, w to cholerstwo grało się nadzwyczajnie przyjemnie. Głównie przez wzgląd na satysfakcjonującą eksplorację planet za pomocą nomada oraz genialne strzelanie dzięki bardziej mobilnej walce. Do tego bardzo przyjemnie model rozwoju i używania umiejętności, przepięknie wykonany kosmos podczas podróży Tempestem oraz wielowątkowa fabuła pełna zaskakujących twistów. Podsumowując, niezwykły klimat podróży w nieznane. Można się było poczuć prawdziwym pionierem. Drewno, które kochamy? Duch Gothica, którego nie zapomnimy. Mimo że Elex jest grą adresowaną do najwierniejszych fanów pierwszych gier Piranii, program zdecydował się na odważny ruch wymieszania kilku światów. Osobiście uważam, że wspomniana hybryda klimatyczna wyszła grze na plus. Klasyczne fantazy berserków, którego lasy skrywały niejedną tajemnicę. Tarcza, miecz, łuk, pochodnia i kolejna jaskinia pełna skarbów. Klasyczne postapo banitów,
którego pustynie pozwalały poczuć inspirację Falloutem czy Mad Maxem. Karabin, strzelba, wyrzutnia, kontra anarchia, bezprawie i kultowa rdza. Klasyczne science fiction kleryków, którego futurystyczne struktury skrywały niejedną intrygę. Laser, plazma, plecak odrzutowy, kolejna instalacja zdobyta. Adekwatny do danego uniwersum bestiariusz, jak i sama konstrukcja misji napędzana enigmatycznością historii głównego bohatera. Podsumowując, dostaliśmy bardzo satysfakcjonującą eksplorację, która nagradzała spryt i dociekliwość gracza. Z kolei nieliniowość i dowolność w kwestii wykonywania zadań owocowały koniecznością trzymania się na baczności wobec tego niesprzyjającego świata. Przejmująca, ponura i niezwykle klimatyczna atmosfera zaszczucia. Lokacje i przeciwnicy potrafiący zjeżyć głowę na włosie. Wysoki, lecz satysfakcjonujący poziom trudności, jak i wybory moralne. Dopełniane dowolnością postępowania. Ta gra była cholernie specyficzna, po prostu przyjemnie inna. Ciągłe braki w amunicji zarówno potęgowały wieczne uczucie zagrożenia, jak i mobilizowały do eksploracji na drodze konieczności rozwiązywania wielu zagadek opartych na prawach fizyki. Spray and pray! Mówiąc krótko, piękny hołd złożony klasyce gatunku. Mimo że nie Mordor, Mordor był epicki. Głównie dzięki kapitalnemu systemowi walki z przepięknymi finisherami. Czy to podczas cichej eliminacji, czy otwartych starć. Oraz legendarnemu systemowi Nemesis. Własne armie, system rozwoju bohatera, czy oprawa audio-wideo z prawdziwym rozmachem. Umilały podróż ku odkrywaniu fabuły kultowego Śródziemia. Interaktywny szeregowiec Ryan 2 lub kolejny sezon Kompanii Braci. Mimo wielu kuriozalnych wpadek i niedociągnięć historycznych, powrót do korzeni okresu II wojny światowej wyszedł grze na ogromny plus. I mimo iż było to do przewidzenia, cieszy filmowa kampania fabularna, z ogromnym naciskiem na relacje głównego bohatera ze swoimi towarzyszami broni, jak i sam charakter misji klimatycznie scalany przerywnikami filmowymi. Historia potrafiła wzruszyć i uświadomić gracza o horrorze samej wojny. Na koniec klasyczny, dynamiczny multi z trybami zombie na deser. Nigdy za dużo strzelania do nadzioli. Nigdy! Odcinek masa przerażonych min, bo to był w końcu The Evil Within. Zmieniona mechanika zabawy z jedynki na rzecz bardziej otwartego świata, pełnego lokacji i pomieszczeń aktywujących dodatkowe historie, które przerażały i niejednokrotnie wciskały w fotel. Walka o kisiel, o każdą sztukę amunicji, czy ukryty kluczyk dodatkowo podkręcały hardkorowość zabawy, jak i satysfakcję z samego strzelania. A na koniec genialni antagoniści, którzy swoją psychozę karmioną kreatywną brutalnością podnieśli do rangi sztuki, dzięki czemu otrzymaliśmy interaktywny, wspólnie przeżywany serial horror gore. To był taki mrok, że ja pierdolę. Prestiżowa wizja świata przedstawionego. Kuriozalne zwroty akcji. Nietuzinkowi bohaterowie. Gra aktorska w myśl animacji. Czy harde i uderzające młotem w punkt dialogu. Do tego jeden z najlepszych feelingów strzelania w historii gier. Bawiłem się wybornie niczym przy filmach Tarantino, Scorsese czy Guya Ritchie. Przemiotne mordowanie uzbrojeniem podatnym na wiele modyfikacji po raz kolejny nie zmazywało krwi nazistów z uśmiechniętej mordy. Bombate! Takim poziomem
obrzydliwego mroku nie miałem chyba jeszcze nigdy do czynienia. Przerażające historie głównych bohaterów i przeobleśne lokacje podkręcało atmosferę przejmującej walki o przetrwanie i poznanie prawdy. Świadomość beznadziejności położenia, pewnej zwyczajnej niemocy, nieustający strach i niejednokrotny krzyk wywoływany różnymi sposobami. Bezdyskusyjnie gra nie dla ludzi o słabych nerwach czy żołądkach. Żeby to przeżyć, trzeba było to zło zaakceptować lub pokochać. Klimatyczny majstersztyk uzupełniony oryginalnymi DLC o zróżnicowanej mechanice i perspektywie. Albert? Raj dla miłośników mitologii nordyckiej czy fanów serialu Wikingowie. Wciągający, klimatyczny i wierny historii świat skandynawskich wojowników. Oferujący sporo możliwości taktycznych, satysfakcjonujący system walki. Jak i rozbudowany segment rozwoju i zarządzania drużyną. Obfitujące w trudne wybory i różne opcje wykonania, interesujące zadania. Przepiękna, tematyczna muzyka oraz dobrze opracowane postacie i dialogi. Syndrom jeszcze jednej tury i nieopisanej radochy z tytułu zwycięstwa w ciężkiej bitwie. Nieliniowy przebieg kampanii, umilany dyskusjami z ciekawymi bohaterami zasilającymi naszą drużynę. Na koniec ogromny props za kontakt z community i na bieżąco wprowadzane poprawki i dodatki. Nie mogłem lepiej zacząć swojej przygody z serią Assassin's Creed, która do tej pory po prostu nie była moją bajką. A tak dzięki uerpegowieniu praktycznie każdego aspektu zabawy czułem się jak w domu, z wyjątkiem piasku zamiast śniegu. Rewelacyjnie wykonany Egipt, który aż chciało się eksplorować. Z pochodnią do katakumb, z łukiem na polowanie, na koniu przez pustynię, czy nurkując po skarby. Całość przygody na bieżąco rozmaicana edukacyjną nakładką potęgującą imersję. Intrygujący wątek główny, mimo że oparty na schemacie motywie starym jak świat. Przesoczyste finishery różniące się w zależności od aktualnie dzierżonej broni. Klimat cichej eliminacji i czyszczenia posterunków na spokojnie, sugestywne i przekonujące animacje podczas walki, jak i zwykłego poruszania się. Rozwój bohatera w oparciu o przydatne, jak i dające dostęp do nowych ruchów umiejętności. Strzelanie z łuku, interakcja z otoczeniem, umiejętności senu. Senu! Kurwa! Walki statków, podróże łódką czy wyścigi na rydwanach. Genialny soundtrack i przepiękna grafika. Podczas przygody z grą czułem się prawdziwym odkrywcą. Tym kolesiem w kapturze. Tym, którego widzisz jako ostatniego przed śmiercią. Obecnie najbezpieczniejsza opcja zwiedzenia Egiptu. Absolutne mistrzostwo świata pod praktycznie każdym względem. Gwarant genialnej zabawy w świecie, z którego po prostu nie będziecie chcieli uciec. Na wiele godzin z bezlitosnym syndromem jeszcze jednej tury. Oscarowe połączenie współczesnej technologii z duchem najlepszych RPG-ów lat 90. Wciągająca historia uzbrojona w arcyciekawych bohaterów. Mnogość wyborów moralnych z całą paletą odcieni szarości. Przemyślany rozwój postaci, gdzie z utęsknieniem czekasz na każdy możliwy punkcik. Wymagająca strategicznego podejścia walka z naciskiem na wykorzystanie mocy konkretnych żywiołów. Przygniatająca ilość opcji interakcji ze światem. Czy to w ramach rozbudowanych i wielowątkowych zadań, czy podczas walk możliwych do przejścia na dziesiątki sposobów. W trakcie dialogów z świetnie podłożonymi głosami, czy wreszcie podczas bezkonkurencyjnej eksploracji. Suto nagradzanej gracza za wnikliwość. Nastrojowa muzyka podkreślająca magię RPG-ów w ogóle. Na koniec możliwość rozegrania kampanii w koopie oraz tryb mistrza podziemi. Mówiąc krótko, gra bez kompleksów. Pełna pasji i widocznego, wręcz namacalnego zaangażowania ze strony twórców. Uczta dla zmysłów, hołd dla klasyki, duma dla branży. Polecam z całego serca. Takie gry to rzadkość. Jak zauważyliście, w zestawieniu nie pojawił się ani Before the Storm, ani Finding Paradise. Jak wam obiecałem, wymieniłem
wymienione gry przejdę w sytuacji pojawienia się do nich polonizacji. Jest to istotna kwestia, szczególnie w odniesieniu do gier kładących główny nacisk na fabułę. Jak to nastąpi, zweryfikuję i uaktualnię swoją topkę. Oby następny rok był mniej bogaty dla graczy w kontrowersje natury chciwych mikrotransakcji, płatnych rzeczy do singla, day one patchy na 500 giga, chwaleniem się rzeczami będącymi standardem w latach 90. braku udziału jakichkolwiek testerów, czy robienia gier tylko dla hajsu, bez grama pasji. Co ja pierdolę? Mój niepoprawny optymizm właśnie sięgnął zenitu. Na zakończenie pragnę życzyć wam szalonego Sylwestra i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Zaprosić na listę gier, na które czekam w roku 2018. Materiał pojawi się za tydzień w sobotę. Poprosić o podanie w komentarzach własnych topek oraz serdecznie podziękować za uwagę. Gry łączą, a nie dzielą. Tarcza.